kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Jak widzicie, ja jestem w totalnej rozsypce. Przed chwileczką wstałam i troszeczkę źle się czułam, więc zrobiłam sobie gorącą herbatkę w swoim pięknym kubeczku. I już powoli robi mi się lepiej, więc za chwilę będę się ogarniała. Zapraszam do oglądania. Już po porannej pielęgnacji pokażę Wam teraz szybciutko, czego używam do twarzy. Oczywiście mam tutaj osobny ręcznik i opaskę do włosów. Jeśli chodzi o płyny do mycia buzi, to już Wam je pokazywałam. Mam tutaj taupę, żel peelingujący do mycia twarzy. Ja go używam tak 2 razy w tygodniu, a codziennie używam tej pianki z Sorai. Jej tu już się robi coraz mniej, już połowa jest zużyta. Ona jest bardzo fajna, delikatna. Jeśli chodzi o mój krem, to nie jest on ulubionym. Lubię krem z Biolika, ale ostatnio nigdzie nie mogłam go dostać. Ten jest po prostu już na wykończeniu. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się coś z niego wycisnąć. Używam również serum z Biolika. To są bardzo tanie i fajne produkty. Fajnie mi się sprawdza, więc mogę Wam polecić. A jeśli chodzi o produkty z Biolik, to ja zawsze kupuję je w aptece i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy gdzieś indziej można je dostać. Mam tutaj również serum pod oczy. Ma wbudowany tak jakby masażer, fajny naprawdę aplikator, taki chłodzący. Do używania makijażu mam płyn z Eveline, oczywiście oczy zmywam niezmiennie moim olejem kokosowym, ale tutaj na pozbycie się pozostałości musi być jakiś płyn micelarny. I szczoteczka do mycia twarzy. I oto cała moja pielęgnacja. A skoro pielęgnację mam już za sobą, możemy zabrać się za makijaż. Make-up już jest gotowy, jeszcze nie pomalowałam ust, ale to już na sam koniec, jak będziemy wychodzić, bo wybieramy się na zakupy w poszukiwaniu kurtki zimowej dla Wiktorii. Tak, siedzę u niej w łóżeczku, ale tu zawsze jest najlepsze światło, więc właśnie do jej pokoju sobie przywędrowałam. A teraz co? Idę jeść śniadanko. I moje śniadanko gotowe. Dzisiaj bardzo prosto, owsianka z jabłkiem i z cynamonem. Już tak typowo jesiennie. I prosto ze śniadania przeskakujemy do naszej sypialni. Jak widzicie, ja już jestem ubrana. Mam na sobie sukieneczkę z Sinseya. Kupiłam ją na wiosnę. Dużo lepiej by wyglądała, gdyby była przewiązana tutaj w talii paskiem. Niestety na mnie wszystkie paski są za duże, które chciałabym nałożyć w talii. Muszę kupić taki mały, bądź nie wiem, dorobić dziurki. Teraz idę ubierać Wiktorię i jedziemy już na zakupy, może zajedziemy do mojej mamy, trochę pospacerujemy, bo dzisiaj w końcu mamy piękną pogodę, więc będziemy z niej korzystać. Gotowe do wyjścia, ja jeszcze założyłam sobie ramoneskę, buty z tamtego roku z CCC, Wiktoria też jest już w pełni ubrana, jak widzicie, nie może się doczekać, więc jedziemy. Okej, jesteśmy w kolejnym sklepie. Znalazłyśmy kurtkę, ale powiem Wam, że chyba jest tutaj trochę mała, tutaj trochę duża. Ale Wiktorii się podoba. Podoba się kurteczka, nie uciekaj, mamie. No i powiem Wam, że odpuszczamy. Mam nadzieję, że znajdziemy coś lepszego. Ja, nie znalazłaś kurtki? Nie znalazłaś kurtki, prawda? Ale mamy piżamkę i mamy plastelinę i właśnie idziemy w stronę samochodu i jedziemy do babci na herbatkę. Jedziemy na herbatkę. Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, jak będziemy w Lublinie, to znajdziemy Wiktorii jakąś kurteczkę. Kupiłam Wiktorii taką piżamkę. Zaraz ją rozłożę i Wam pokażę. Piżamkę z takim łabądkiem, z długim rękawem.
Ona ma tutaj takie ściągacze, więc nawet jak będzie za duża, to troszeczkę podwiniemy. I to jest rozmiar większy troszkę, bo 98 na 104. Mniejszych nie było, a potrzebujemy długiej piżamki nowej. I tu są spodenki, które są olbrzymie, naprawdę są ogromne. Kosztowała 19,99, no rozmiar jest troszeczkę za duży, ale wiecie, bluzeczka może być większa. Te spodenki zmierzymy i zobaczymy, najwyżej też będziemy je podwijać. Już zaczął się okres jesienny, więc długie spodnie w piżamce muszą być. Wiktoria, kupiłaś sobie słodziaka za naklejki. Pokaż, pokaż słodziaka, pokaż jak wygląda. I jak go nazwałaś? Pipa go nazwałaś? A skąd? Pita? Ach, ale ładnie go nazwałaś, pięknie. Leci Wiktoria do domu ze swoim słodziakiem. Oczywiście przy kasie był mały płacz, bo pani musiała szczytać kod. Na szczęście stała moja koleżanka, która też ma małe dziecko, więc pewnie zrozumiała zachowanie Wiktorii. Gdzie idziemy? Do domu, tak? Okej. Wróciłyśmy już do domu, kupiłam pomarańcze w Biedronce, zobaczymy czy już wyjdzie dobry sok, czy jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Idę się przebrać sukienki i będę robiła obiadek. A dzisiaj na obiad będą placki ziemniaczane, ja bardzo, bardzo lubię, więc zabieram się za smażenie. Placuszki już mi się smażą, mam ochotę również na coś słodkiego, oczywiście po obiadku. Więc zrobimy pyszną kawusię karmelową. Będzie taki dzisiaj jesienny przepis na właśnie kawkę. Ale jeśli myślicie, że to będzie coś fit, to nie, nie, nie. Będzie na słodko, tak jak Agnieszka lubi najbardziej. Chcecie życzyć mi smacznego, obiadek gotowy, więc zabieram się za jedzenie. Ja już po obiadku, więc możemy zabierać się za robienie kawki. Mam tutaj kubek, co prawda mało jesienny, bardziej świąteczny, więc będzie kubeczek. Do tego główny składnik, nie krzyczcie na mnie, ja wiem, że to może nie jest zdrowe, ale raz na jakiś czas, inka karmelowa. Mam tutaj łyżeczkę, wsypuję sobie taką jedną wielką łyżeczkę kawy inki. Wy już nie musicie tego słodzić. Ja z racji tego, że lubię na słodko, to sobie posłodzę jedną łyżeczkę cukru. Mam tutaj już zagotowaną wodę, więc wlewamy tak do 3/4 gorącą wodę. Mieszamy. To nie będzie zbyt skomplikowane. Wszystko robi się samo. Bierzemy z lodówki mleczko. Dolewamy mleka. I teraz coś, co większości może się nie spodobać. Taki składnik zbędny, ale no ja muszę go mieć, więc jeśli jesteście na diecie, to nie musicie tego używać, a mianowicie bita śmietana i krówka, ale tylko jedna. To chyba nie jest tak dużo, prawda? Kroimy krówkę na takie małe kawałeczki. Teraz dodajemy bitej śmietany, ale nie dużo, tak? Tylko troszeczkę. Widzicie? Czy to jest dużo? No przecież, że nie. Krówki na wierzch. I moja pyszna kawka karmelowa gotowa. Także idę się udelektować i relaksować. Jak widzicie, ja już tutaj pozrzucałam sobie klipy z dzisiaj. To, co resztę dogram, to później zmontuję. Teraz zostawiam to i idę troszeczkę ogarnąć mieszkanie i się do Was później odezwę. Zrób cheese. Pięknie! Demeska już siedzi i je pomarańcze i słuchajcie, zobaczyła nową piżamkę i kazała się w nią ubrać i powiem Wam, że nawet nie jest najgorsza. Oczywiście jest za duża, ale nie aż tak jak myślałam. Nawet daje radę, więc fajnie.
moje montowanie na plus, ale tak jak dzisiaj patrzę, to chyba mi się coś w aparacie poprzestawiało, bo te kolory są takie nijakie, że tak powiem. Nie wiem, o co chodzi. Muszę pobawić się trochę aparatem i zobaczyć, co jest z nim nie tak. Zaraz zmywam makijaż i nakładam maseczkę. Ja mam taką z Garniera w płachcie. Powiem Wam, że ja najbardziej lubię takie płachty, gdzie masz maseczki. Już po prostu czuję, że moja buźka musi odpocząć, więc demakijaż szybki, maseczka i można oglądać Top Model. A jeśli chodzi o tą nowość z Garniera, tą maseczkę, to jest, zobaczcie, ile tutaj jest tego płynu. I ja spokojnie właśnie nasączam płachtę, jeszcze mi dużo płynu zostaje i zawsze sobie smaruję stopy i kolana tutaj, łokcie, więc fajna alternatywa, żeby wykorzystać ten płyn. Już jestem gotowa do spania, także dziękuję Wam za dzisiejszego vloga, za to, że oglądaliście i widzimy się już niebawem. Pa, pa!